Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x, to się równa ax plus 6, gdzie a jest większe od 0. Wówczas spełniony jest warunek. Zobaczmy, jeśli a jest większe od 0, to my wiemy o funkcji liniowej tyle, że wtedy funkcja jest rosnąca. Jeśli a jest większe od 0, to z tego wniosek, że nasza funkcja będzie funkcją rosnącą. To sobie narysujmy taką funkcję, która jest rosnąca i ponadto przechodzi przez szóstkę na osi y. Bo jest taka zasada, że jak mamy funkcję liniową i teraz tak, ten punkt to jest punkt przecięcia osi y i to jest współczynnik b funkcji liniowej. Czyli jak mamy funkcję liniową zapisane w postaci ax plus b, to tutaj jest nasze b, czyli punkt przecięcia osi y, a tu jest jakieś miejsce zerowe. I teraz jeśli ona jest rosnąca, to wtedy a jest dodatnie. Jakby była malejąca, to wtedy a jest ujemne. A jak byłaby stała, to by nie było a, nie byłoby tej części z x. No dobra, to ja sobie właśnie zrobię taki ładny rysunek pomocniczy. Wiem o mojej funkcji, że ona przechodzi przez szóstkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przechodzi przez ten punkt i jest rosnąca. No i po kolei teraz sprawdzajmy, który warunek jest spełniony. Pierwszy warunek, a może zacznijmy od drugiego warunku. F od 2 ma się równać 2. F od 2, wartość funkcji dla argumentu 2. Tu jest jedynka, tu jest dwójka. Wartość funkcji dla argumentu x równego 2 wynosi, teraz powiem wam ile wynosi, gdzieś tutaj, gdzieś tak wysoko. Tutaj była szóstka w tym miejscu, no to tutaj będzie na pewno coś ponad szóstką, na przykład z 8. Czyli wartość funkcji w dwójce na pewno nie będzie dwójką, no bo co? Dwójka tutaj by była, no to funkcja by musiała jakoś tak iść nie wiadomo jak. Widać, że na pewno wartość funkcji w dwójce będzie większa od 6. Dalej, wartość funkcji w trójce ma być mniejsza od 3. No gdzie jest wartość funkcji w trójce? Wartość funkcji jest tutaj. Czy to miejsce jest mniejsze od 3? No nie ma takiej opcji, przecież to jest na około 9 albo więcej, powiedzmy. Wartość funkcji w 4 ma być 4. Tu jest 4. Wartość funkcji w 4 to jest gdzieś tutaj wysoko. No i powiedzcie, czy tutaj ta wysokość może być na poziomie 4? No nie może, no bo 4 jest gdzieś tutaj. Także to odpada, to odpada, to odpada. No i drogą dedukcji zostaje, że f od 1 ma być większe od 1. No to sprawdźmy. Wartość funkcji w jedynce, no to jest gdzieś tutaj, to jest ponad 6. No to na pewno jest większe od 1. F od 1, ja bym powiedział, że jest nawet większe od 6, a nie od 1. To jeśli jest większe od 6, to tym bardziej od 1. Czyli odpowiedź A jest prawidłowa.